tą maskę, niewolniku. Nakazuję ci. Dzień dobry moi drodzy, podjechaliśmy właśnie do Taco Bell, chłopaki poszli kupić tam sobie coś do jedzenia, ja już śniadanie jadłem w domu, więc sobie odpuszczę, ale tak jak widzicie są jaja niesamowite i ogólnie dziękuję wam za to, że tak pozytywnie przyjęliście właśnie Nathana, Kasha i Szeryfa w poprzednich odcinkach, bo naprawdę fajne dni spędziliśmy razem i te odcinki dosyć fajnie wyszły, więc cieszę się, że wam się po prostu podobał ten materiał. Kostko, cztery kostko no. I to Fairbanks też jest. Zajebiście. Ale zaspoilerowaliśmy właśnie. Wytnę. Już teraz dwa razy muszę wyciąć słowo trzy. To za każdym teraz ujęcie będę dary ja. Namiotów tutaj za dużo nie ma, jak nie, na razie. Tutaj nie ma, poza tym dzień jest. No, a właśnie. El Capitan. Tak. Oni tutaj... Tu było wielkie skłotowisko po prostu, a tam jest parking hotelowy. Tam widać nie. Z tyłu jakieś namioty są. Wyczyścili. Już jest lepiej. Bardzo wygodne to siedzenie po środku, muszę powiedzieć. No i dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w San Francisco. Przyjechaliśmy właśnie tutaj z chłopakami, z Kaszem i z Nathanem, bo oddają dzisiaj tego vana. Pójdziemy coś zjeść, pochodzimy trochę po mieście. Także dzisiaj zobaczycie sobie właśnie San Francisco. Nathan, gwiazda vlogów teraz. Number one. Przyszliśmy zobaczyć taki park Mission Dolores, taka lepsza część San Francisco. Nie ma tutaj za dużo bezdomnych, ale tak jak po drodze jechaliśmy, to widzieliście, że jechaliśmy przez przeróżne dzielnice i tam bardziej w tamtą stronę było właśnie już sporo namiotów. A tutaj taki chillaucik, ludzie sobie siedzą, odpoczywają. Środek dnia, bo jest dopiero godzina 13 albo 14. Wszyscy siedzą, chillaucik, często ludzie przyjeżdżają też na lunch. A ci, którzy pracują z domu, no to po prostu wychodzą, żeby odpocząć, popatrzeć na miasto, pooddychać świeżym powietrzem. Jeżeli chcielibyście zobaczyć trochę więcej z tego miasta, na przykład trochę ujęć z drona, to zapraszam. Rzucę tutaj pod filmem starszy taki mój odcinek. Ja tutaj byłem już wielokrotnie, więc nie będę ryzykował i latał jeszcze raz. Ale tam możecie sobie zobaczyć mniej więcej, jak to miasto wygląda. I możecie zobaczyć również tą lepszą i tą gorszą część San Francisco, bo no niestety taka też tutaj istnieje. Jest jedna dzielnica, do której no raczej się nie poleca ludziom wchodzić ze względu na ilość bezdomnych. Idziemy do sklepu, zanim wrócimy do parku, po jakieś piwko pewnie i może coś do jedzenia jeszcze. Wzięliśmy paczkę kombuczy i ja wziąłem sobie takiego loda, jakaś taka rybka w ciastku, czekoladowo-waniliowy lód i wracamy już do parku. Przyjechali we trzech do San Francisco i pierwsze co? No lody. No i zobaczcie, skoro siedzimy tutaj w tym parku, to ustawiłem Tindera. Zobaczcie, odpalimy sobie Tindera w tym parku na jedną milę. On już jest ustawiony. I zobaczymy, kto tutaj jest w tym parku. Mandy, 25. Zdjęcie w Vegas. To jest San Francisco też San Francisco. Żeby nie było, to po prostu każdą będę dawał na nie, ale możecie sobie zobaczyć mniej więcej, jak tutaj wyglądają kobiety właśnie w tym parku w San Francisco. A tam damy każdemu lajka. No i tak, moi drodzy, jest chill out na maksa. Wypiliśmy sobie po takiej kombuczy, wiecie, to są probiotyki i alkohol w tym samym momencie. No i odpoczywamy teraz w tym parku tutaj, podziwiamy widoki. Ludzi trochę się zeszło tak naprawdę, więcej niż było wcześniej. I co? No nie wiem, pojedziemy pewnie jeszcze na Chinatown dzisiaj, coś zjeść. Chyba usiedliśmy w złym miejscu, bo tutaj w tym narożniku parku to są sami kolesie w takich, wiecie, speedo, w takich tych malutkich kostiumach kąpielowych. Nie wiem, czy tutaj są jakieś miejsca, gdzie można siadać albo nie, ale my po prostu poszliśmy w pierwsze lepsze miejsce. Wiecie, o co mi chodzi. W Stanach jest coś takiego, że jak widzicie kogoś w takich kąpielówkach, wiecie, w takich zwykłych majtkach, to przeważnie to są ludzie z Europy, no ale tutaj w San Francisco to widzę, że to jest normalna rzecz. Jedziemy już na Chinatown, coś zjeść i potem jeszcze pewnie odwiedzimy Golden Gate, jeżeli uda nam się tam dojechać, bo zbliżają się takie popołudniowe korki w San Francisco i to jest zawsze najgorsza sytuacja i najgorszy czas tak naprawdę, żeby właśnie jeździć tutaj po tym mieście. No ale zobaczymy. Teraz, wiecie, nie ma tu turystów tak naprawdę w tym mieście, więc może nie będzie aż tak źle. Get on me, so my car's a tinny. Dancing with the devil, I don't bargain with it. I've been living that. Ale mi się wydaje, że jesteś w stanie jechać i tak też. Nie. Może jakiś ręka zmęczy. And I hit the 4-5 on the west side. But I'm from the east side. This how we slide. This how we ride. Yeah, yeah, this how we ride. Don't broke, no lead. Make it easy like 1, 2, 3. Go, go. Spójrzcie na ten przepiękny widok właśnie tutaj w San Francisco. Macie tą słynną taką jakby szpicę, czy jak to się nazywa, piramidę taką wysoką w centrum miasta i tutaj zaraz się zaczyna dosłownie chyba na następnej albo 2 ulice stąd Chinatown. Jest ta taka brama i wszystkie te restauracje, sklepy i tym podobne rzeczy. I to się ciągnie przez kilka mil tak naprawdę pod górę właśnie tam na zachód San Francisco. No muszę wam szczerze powiedzieć, że nie ma za dużo ludzi tutaj na Chinatown w San Francisco. Spodziewałem się, że będzie więcej, ale no niestety tak trochę świeci pustkami. Zobaczymy, może na tej głównej ulicy będzie trochę więcej, ale i tak no nie widać, żeby tu było za bardzo zatłoczone. Macie lampiony tutaj, wszystkie te takie balkoniki charakterystyczne dla San Francisco. Tam to samo. No i wszystkie szyldy sklepów też właśnie z napisami po chińsku. No i tak szczerze muszę wam powiedzieć, że ludzi za dużo nie ma i większość biznesów powoli się już zamyka o tej godzinie. Jest dopiero godzina 16. Więc dosyć młoda godzina, no przeważnie tutaj wszystko było pootwierane, a dzisiaj tak na tygodniu, no to trochę średnio. No i w sumie ostatnio też powprowadzali im w Kalifornii jakieś nowe ograniczenia, więc ja do końca nie wiem, co tutaj się dzieje, jakie mają na przykład nowe zasady, bo tak przyjechaliśmy trochę na freestylu tutaj dzisiaj i mieliśmy w ogóle nie chodzić po mieście, no ale jakoś tak wyszło, że znalazło się trochę czasu, więc zwiedzamy sobie chińską dzielnicę. you. Przyjechały chłopaki do San Francisco na lody. Bawią się. A tutaj możecie zobaczyć jeden taki typowy sklep właśnie w Chinatown. Ze wszystkim tak naprawdę. Widzicie, takie rzeczy, które nawet do nas docierają, do Polski. Jakieś takie przypadkowe kamienie, obrazki, monety, mały Budda. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Widzicie, 2 piętra takich pierdółek. No dobra, ten sklep akurat robi wrażenie ze względu po prostu na rozmiary wszystkich rzeczy tutaj dostępnych. Możecie sobie kupić fontannę, jeżeli chcecie na przykład. No, ładne, ładne to jest wszystko. Zobaczcie ten stół, te wazy, wszystko. Kurde, no. Oprócz tego kiczu wszechpanującego tutaj na tej ulicy jest kilka sklepów, które sprzedają naprawdę fajne rzeczy, tak jak na przykład ten tutaj. Najsławniejsze miejsce na Chinatown, czyli po prostu brama wejściowa na tą dzielnicę chińską tutaj. Możecie sobie zobaczyć. Turyści tutaj przeważnie przyjeżdżają właśnie zrobić sobie zdjęcie przy tej bramie i potem idą sobie ulicą coś tam zjeść, coś pochodzić właśnie po tej ulicy. A w drugą stronę normalnie macie tam centrum miasta, takie te wysokie budynki. Także no powiem wam tak, jakby rozwarstwienie tutaj jest bardzo duże. Widać tutaj na przykład bardzo bogatą część San Francisco, no i tutaj to Chinatown, które szczerze wygląda tak sobie. Jest bardzo dużo takiego kiczu, takiej tandety, ale no turyści na to lecą. Wiecie, dlaczego tutaj dziewczyny w San Francisco są zawsze takie fit, wysportowane i szczupłe? Bo gdzie byście nie poszli, to jest zawsze pod górę. W którą stronę nie idziemy, to jest cały czas pod górę po prostu. Schodziliśmy, to za chwilę znowu szliśmy pod górę i teraz wracamy w tą samą drogę i znowu idziemy pod górę. Fajnie jest przejść się tutaj po tej dzielnicy, ale osobiście nie polecam odwiedzać tego miejsca. Za wiele się tutaj nie dzieje i jeżeli na przykład nie jesteście fanatykami azjatyckiej kultury i w ogóle azjatyckiej kuchni, no to będziecie się tutaj nudzić. Chyba że po prostu chcecie tutaj przyjechać i odznaczyć sobie to miejsce jakby na swojej liście miejsc do odwiedzenia, zrobić zdjęcie przy bramie, no to jak najbardziej. Ale jeżeli jesteście właśnie w San Francisco i planujecie swój wyjazd, no to nie planowałbym za dużo czasu, żeby tutaj spędzać dosłownie 10-20 minut. No ta uliczka jest naprawdę fajna. Jeżeli zobaczycie, taka wąska właśnie, pełno tych klatek schodowych, lampiony, flagi sobie wiszą, macie restaurację. Super to wygląda. Ta jest akurat spoko, nie? Jest taki klimacik. No, no. Ciekaw jestem, czy to w nocy jest tak, że faktycznie się wszystko świeci, bo mi się wydaje, że Chinatown najlepszy klimat ma właśnie w nocy, wieczorem. No, no. Kupiliśmy sobie ciasteczka w tej takiej Golden Gate Fortune Cookie Factory. Widzieliście, tam właśnie kobiety zwijały normalnie te ciasteczka i wkładały te wróżby. A teraz zmierzamy do restauracji, tylko jeszcze Otworzę swoje ciasteczko i zobaczymy, co mam za wróżbę, czy będzie dobra, czy zła. Someone is speaking well of you at this very moment. No, kto teraz pisze jakiś dobry komentarz na tym kanale? Tak wygląda Chao Min Barbecue Pork, a tak wygląda kaczka nadana. Naprawdę potężna opcja, Tomek wziął na motorę. Dokładnie. Powiem wam tak, jedzenie było dosyć słabe. Zwłaszcza moje. Ten makaron był suchy. Kasha jadł to samo. Dramat. Dramat, też mu nie smakowało. Teraz... A teraz jedziemy tak w ogóle na Golden Gate z tym wariatem tutaj, o, kierowcą. Bombowca. Bombowca. A my tak w ogóle dojechaliśmy właśnie do Golden Gate, tutaj do takiego parku przy samym moście, gdzie można właśnie zejść na dół pod te filary. Także za chwileczkę wam pokażę widok, ale ogólnie chciałem wam powiedzieć, że jest niesamowicie zimno, a my oczywiście nie przygotowani jak turyści. No, wszyscy sobie zawsze myślą, że w San Francisco jest ciepło, bo to Kalifornia, a tutaj niestety jak wejdzie mgła, tak jak dzisiaj, to się robi na maksa zimno. Więc idziemy szybko cyknąć fotę, pokażę wam widok i będziemy uciekać. Zobaczcie sobie teraz z tej strony. Jest tutaj już widok na zatokę. No ale wieje też przeokrutnie. Zresztą jak zawsze, kiedy tutaj przyjeżdżam. No ja to ogólnie zamarzam. Jest tak zimno. Termometr pokazywał 13 stopni. Ale odczuwalne jest pewnie jeszcze niższe ze względu na ten wiatr. I za każdym razem właśnie jak tutaj przyjeżdżam, no to jest masakra z tym wiatrem. Nie wiem, czy w ogóle będziecie mnie słyszeć. Zobaczcie. Widok za mną. Trochę ludzi jest. Nie za dużo, ale są turyści. Pamiętajcie, że tu wcale nie było zakazu wchodzenia. Idziemy tutaj na ten cypel, cyknąć fotę i uciekamy, bo mi już gluty ciekną z nosa, jest tak zimno. No i tak jak widzicie, udało nam się dojść tutaj na ten punkt widokowy Akurat Cash robi sobie fotę, którą będziecie mogli zobaczyć pewnie u niego na Instagramie. Posiedzimy tu jeszcze chwilę i uciekamy, bo jest niesamowicie zimno. Ja się tego nie spodziewałem. Wiedziałem, że w San Francisco może być zimno, ale nie tak jak dzisiaj. Ogólnie wyjazd bardzo fajny. Pochodziliśmy trochę po tym Chinatown. Za dużo się tam nie działo na tych głównych ulicach. Była tylko jedna właśnie, gdzie było troszeczkę więcej ludzi, co mogliście zobaczyć na nagraniach właśnie w tym odcinku. I tyle tak naprawdę. To jedzenie niesamowity niewypał. Nie polecam tej restauracji. Chyba nawet jej nie nagrałem w środku, więc spoko. Ale no, trzeba uważać. My poszliśmy do restauracji według oceny z Google'a, niby było najlepsze jedzenie na ocenie Google'a. Poszliśmy i było bardzo słabe. Powiem wam szczerze, można by było zjeść lepsze, takie wiecie, chińskie jedzenie w jakiejś najtańszej knajpie gdzieś przy drodze, przy autostradzie. Albo nawet w tym, jak to się nazywa, Kung Fu Panda czy coś takiego. To tam by było pewnie lepsze jedzenie. Idźcie do pracy. No i tak właśnie wygląda Oakland. Nie całe, ale duża część. No jest grubo, powiedziałbym, naprawdę. To w sumie wygląda bardziej jak śmietnik jak na razie niż jakieś środowisko takie.